Głównym celem modernizacji było przystosowanie obiektu do obecnych warunków, obecnych wymagań najemców, no i odświeżenie wizerunku obiektu. No, budynek z lat bodajże 80. już troszeczkę zdążył się zestarzeć. To wszystko miało się odbyć przy zachowaniu istniejącej konstrukcji, istniejących gabarytów budynku. Jeśli chodzi o trudności, były oczywiście na etapie robót konstrukcyjnych. Spowodowane to było tym, że elementy konstrukcyjne, na przykład w postaci stropów, różniły się od tego, co pierwotnie zakładał projektant. Chodzi o generalnie układ stropów. Stropy pierwotnie w konstrukcji miały być kanałowe, okazały się w dużej części też stropami mieszanymi, panwiowymi i gęsto żebrowymi.